Cześć, witajcie na tym kanale w grze F1 2018. Na jakiś czas już miałem przerwę w F1. Ta robię jakieś czasówki, bo grałem trochę w inne gry. Także dziś czas na kolejny wyścig w mistrzostwach. Austria Red Bull Ring. Także zajmiemy się dzisiaj tym wyścigiem. Dla przypomnenia, w tych głównej tabeli Fernando Alonso, czyli ja, 7 miejsce. Tam chyba wcześniej skoczyłem 2 oczka do góry, było na 9. Po ostatnim wyścigu w Francji utrzymuję się na tym miejscu. No, zobaczymy, jak to będzie dalej. Także jedziemy. Fajny tor. Byk. Dobra, zaczniemy znów od ustawień. Ale to nie będę wpisował ręcznie, tylko już ustawienia ze Steam Workshop. Thank you for joining us once again for today's qualifying session. Qualifying. Sit back, relax and enjoy what we hope will be a fantastic coś tam zależy, deszczyk leci. A dobra, trudno. Nie będzie w deszczu. Aha. A nawet opony tutaj. No chyba musi być lekko mokro, bo nawet nie ma tych zielonych. Dobra, gdzie to było? Setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Okay. Wszystko wiemy. Dobra, tu jest Austria. Czytaj. Regułami się zapoznaliśmy. Jedźmy. Zrobiłem od razu szybkie okrążenie, dobra. A, coś tam pada, ale to tak lekko. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. Na początku rozgrzewka oczywiście. Ostatnio jechałem we Francji na deszczu i to mocno deszczu, to on ekran był prawie cały zalany. Fajny efekt. Tylko że trudno się jedzie, nie? Zobaczmy. Szósty. Dobra. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Thank you.
A co tam słychać F1 w prawdziwym życiu? No, ci, którzy oglądają, to czekamy, nie? Na wyścig Japonii. Do ostatnio dużo się dzieje w F1. Wszystkie zmiany. Raz na wyścigu mieliśmy tych dwóch kierowców, nie? Lando Norris i Giovinazzi, tak mu tam jest. W pierwszych treningach sobie pojeździli. Nawet powiem, jak coś tam jeżdżą gdzieś, ale że tam ćwiczą. I tak nawet mieli dobre czasy w tych treningach. Czy na tym treningu pierwszym. Zobaczymy ich w przyszłości, w nowym sezonie 2019. Leclerc, Ferrari oczywiście. Miejmy nadzieję, że Ferrari będzie mocniejsze niż w tym roku z tym Leclerciem. I oczywiście z Sebastianem też. No, nie czarujmy się. Petelowi już mówią, że druga noga mu, czyli Hamilton drugą nogę mu zadzierża po mistrzostwo, no ale to dla mnie dość oczywiste. Petel za dużo punktów oddał Hamiltonowi wcześniej. Ja naprawdę już nie wierzyłem, że Sebastian coś zmieni po wyścigu w Niemiec, w Hockenheim. To już brzmi to trochę śmierdziało, mówię, kurde, coś pewnie tak słabo to widzę. No i ostatnio było 40 punktów, teraz chyba już jest 50 przewagi między Vettelem a Hamiltonem. No już jest, można powiedzieć, dla mnie to już jest koniec tego sezonu. Lider już jest wyzwanie Hamilton. Dobra, muszę dojechać do tego, do garażu. Zaraz jeszcze coś powiem. Temat F1 to się wczoraj wieczorem dowiedziałem. Dobra. Zostało 9 minut. Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. Szybkie czasy. Dobra, stanę przy tych oponach, bo to jest ultra miękka, to... Okej, wyjdź. Zobaczmy, wejdź na tor. Everyone ready? Okay, let's go. Ostatnie dwa wyścigi F1. Te dwa, co już my oglądaliśmy, czyli to było Singapur, teraz Rosja. Wcześniej FIA używała wypowiedzenia silników jednego sensora. I właśnie w Singapurze zaczęli używać dwóch sensorów, czyli do prześwietlania, co tam kierowcy mają w tych silnikach swoich bolidów. No i była taka plotka, no wtedy było widać, nie, że Ferrari tam ma jakiegoś boosta, tak jak wtedy to było w tym wyścigu, no, na Spa. Po wyjeździe, zaraz przy starcie, Vettel wystrzelił jak z procy na tej prostej. Hamilton po wyścigu mówił, że nie wiem, co się w ogóle stało, tak by mnie tam w ogóle nie było, tak by tam słów użył. No i okazało się wczoraj, że mieli jakiegoś tam, co daje im tym silnikom ten boost. Dodatkowo jakaś część elektryczna w silniku, to mu tam pozwoliło rozpędzić ten silnik troszkę większych mocy. No i to było widać w Singapurze,
że jak mieli ten drugi sensor, zaczęli mieć FIA, że coś jest nie tak z Ferrari, nagle tracą pół sekundy do Hamiltona. Właśnie tak myślałem, kurde, coś się po mu nie idzie, bo sobie coś z psychą mu siada, bo co? Że nie wierzyć w samego siebie. No i teraz tak to ładnie wszystko pasuje, że musieli to po prostu coś ściągnąć. Tego silnika pewnie jakoś tam może Ferrari przepisy były przez nich naciągane i już tego nie mają. No i teraz tak była wtedy walka wyrównana w tych bolidach, bo tam Ferrari lekko leciutko, bo lepsze chodzi o ta moc, o tych małe Mercedesa, to teraz jest odwrotnie. Mercedes już dominuje mocno nad Ferrari. Już się ta przewaga zwiększyła. Jeszcze jak po pierwszej części sezonu oni też coś tam zrobili bolidem, podobno odchudzili go w jakiś sposób. I widać teraz na przykład w Japonii też to było widać. Te pole position, te kwalifikacje nie idą im tak. No i właśnie wczoraj wypłynęła taka informacja, że mieli coś tam przy silniku. Jakiś dodatkowy bodziec. Z drugiej strony to szkoda, no bo już koniec tej rywalizacji. No zobaczymy w wyścigu kolejnym. Gdyby nie było te drużyny, te firmy Mercedes, Ferrari, no tam robią z tymi bolidami, żeby no, coś tam wyciągać lepiej, no. A, to było za dużo teraz. I teraz może być tak, że Mercedes będzie do końca w wyścigach, gdzie te kwalifikacje zawsze na podium. Nie da takie, że będzie do dupy. Ja. Kurde, no. You have a lot of wing damage. Box for a new. Szybko wyjść do garażu. Naprawić wyjazd. No i używają dwóch sensorów FIA. No i ta elektryczna część napędu. Ale pewnie musieli usunąć. Bo nagle było widać w ostatnich dwóch wyścigach, że Ferrari coś im to nie idzie. A zawsze te czasy mieli na tych kwalifikacjach bardzo dobre. Nawet mogli rywalizować z tym Mercedesem. Kilka razy byli na pierwszym miejscu. No ale. No ja już teraz na przykład czekam już na kolejny sezon. 2019, której rywalizacja może być jedynie trzeciego miejsca Raikkonen i Bottas. Będzie tak, że obydwa Mercedesy pokonają swoich rywali. No a ja tam w tym sezonie, czy w ogóle tak powiem, że wcześniej miałem dużo przerwy F1. Kiedyś tam oglądałem kilka sezonów, to jeszcze na czasów Schumachera, 2014 rok. I potem aż do czasu, jak on Ferrari już jeździł Schumacher, potem była przerwa. Jak Felipe Massa przyszedł, już jeździł, poszedł do Ferrari, to był jeszcze taki jeden moment, co widziałem, tam kilka wyścigów, a potem już nie. Potem już.
była przerwa. I mogę powiedzieć, że F1 mi się kiedyś lepiej podobało niż to, co jest teraz. Kurde, nie zdążę już. A tam widziałem, miałem wcześniej drugie miejsce nawet. No ale mogli dać mi jeszcze przejechać to okrążenie. O, nie zaliczy chyba. Nie, jeszcze leci, dobra. Jedź. Poszedł szeroko. Nie wiem, nie wiem teraz tego miejsca. Wow. Pierwsze miejsce. No to mój. To jest pierwszy wyścig z pierwszego miejsca. Minuta 10. A to pokonałem Bottasa. A gdzie jest Hamilton? Na piątym dopiero. Ładnie, ładnie. No i tyle było z mojej strony, jeśli chodzi o F1, ale co tam jeszcze, Stoffel Vandoorf i Alonso, on już nie mają jeździć. Ma przyjść Dawid, jak się mówię, Dawid? Kwiat? Jak on na imię? Dawid ma chyba. Kwiat będzie jeździł z Kubicą, nie wiadomo co będzie z Kubicą. Z Kubicą wszystko trzymią, jakby to powiedzieć, w zagadce. Ludzie już mówią, że na pewno nie będzie jeździć. Ciężko to powiedzieć, tak jakby patrząc na tych wszystkich dziennikarzy, bo tam oglądam tego YouTube'a, to te jakby nas karmią po troszkę tymi informacjami, a my się musimy sami domyśleć. A nie chodzi mi o sami dziennikarzy, tylko cała w ogóle ta F1, nie? I może oni trzymają do samego końca. Na pewno też chyba chodzi o pieniądze. Będą czekać do samego końca i na przykład jakby Kubica jeździł w tym Williamsie, kto ile da na stół, na tatacy. A tak potem jest. Czekają, będą patrzeć, a może ci da więcej, może ten to będzie tam dojeździć, dlatego nie mogą się za bardzo określić. A kiedyś słyszałem, że może w październiku, pod koniec października będziesz wiadomo, jak to tam będzie wszystko już porozdzielane. No to zobaczymy, Jak to nie mówią, Kubica w Williamsie, no dobra, niech będzie jeździł, ale Kubica musi być tym, wejść topowym kierowcą F1. Lepiej jakby miał od razu dobry wóz, dobry bolid, zapieprzał i bym wszystkim udowodnił, o ile jeszcze potrafi, bo to my tego nie wiemy, nie? Gdzie tam inni wierzą, możemy w to wierzyć, ale my tego do końca nie wiemy. Dobry bolid pod niego zrobiony, nie tam jakiś tam Williams, no te inne, nie wiem, na przykład choćby tego Zaubera, tego bolida, i by pokazał na co go stać i zrobił jakieś konkretne miejsce, żebyśmy go po prostu widzieli w przyszłości, że on może rywalizować z tymi czołowymi kierowcami. Pechcią, że tak skończył z tym swoim wypadkiem, bo przypuszczam dzisiaj, że zdobywałby medale, trofea, nie wiem, Hamiltona by zjadł na śniadanie. Zjadłby go, wciągnąłby go nosem. Dobra, ale z tego pitolenia.
Idziemy na wyścig. Zobaczymy, czy mi się uda zebrać te 25 punktów. Dało coś. Kurde, te z siódmego, na które miejsce bym skoczył. A piąte, czwarte. Zobaczymy. Niczego nie spieprzyć. Jechać od linii do linii. It looks like it could be a tense round of the championship here as we prepare to get today's race underway. Alonso, Fernando Alonso. The Spielberg circuit then is situated Fernando Alonso 700 meters above sea level. Już mają tam wyrąbane na tym w jeden, bo one time around here is a distance of 2.6 miles with the best overtaking chances into turn 1 mówi, że to jest wina, jak sobie to jest wina w ogóle całej drużyny, całego bolidu. Idzie do Indykaru jeździć. A jeszcze Ocon. Ocon nie będzie jeździł, ma się zrobić podobno rok przerwy, ma wrócić silniejszy. Takie są teorie. Great to have you with us, Ant. I'm sure you can tell us all about what goes through a driver's head before lights out. But from the moment qualifying, sir, we're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Fernando Alonso has a good view of turn one from his pole position slot, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton, and Vettel, Raikkonen, Hülkenberg. Okay. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Try to cover the inside line off the start. Od razu zajmij się wewnętrzną. Okej. Dobra. Dobry start, bo ta zmieściał wziąć od wewnętrznej. Nie daliśmy się. Dobrze, że nie ma deszczu. Dobrze podałem po starcie, pięknie. Miło to słyszeć, chłopiec z tej strony. Chciałem już zwyczajnie włączyć DRS. Pierwsze kółko za sobą. Teraz na szybsze otworzenie. Tak na razie. Shit! Nie, wybaczcie, to powtórka. Sorry za to, ale... Raczej też tak i nie robią. Też tak robią. Trzeba się co tym przejmować. Muszę mieć te dwa zakręty tak pod kontrolą. Mam czasami wrażenie, że tam wypadnę. No znów.
teraz to zrobić, teraz trzeba zrobić. Zobaczy sobie jakąś odległość bezpieczną. A tam widzę Verstappen już walczy. No to jest kierowca z potencjałem. Będzie przyszły mistrz. Mówią, że będą rywalizować w przyszłych latach, w przyszłości Verstappen i Leclerc. No ale... Zobaczcie się, co Bottas będzie wykręcą. Ta mała ma dopiero 29 lat. Także jeszcze też go zobaczymy. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Raikkonen's just put in a new fastest lap. Huh? Oh, cool. Verstappen już nagle z drugiego na czwarte skoczył. A teraz Mercedesem je gonią. Don't forget, box this lap. Box? Nie no. To było za wcześnie. Dobra, tak mocno żółte ma opony. Opony 30%, no najwięcej są użyte. No, na 2017 tam jeździłem na 70%. 88% miałem i potem było bach. Nagle 100 i po wyścigu. Chciałem sprawdzić, ile naprawdę można te opony jeszcze wyciągnąć. No odległość już taka dosyć. Może się już prawie czuć bezpiecznie.
chciałem spuścić z gazu, bo już mnie pociągło, już mnie tyłem zarzucało. Ja dalej trzymał gaz, to koniec. Było po tamtej stronie wyścigu. Właśnie toru. This lap, keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Jeszcze pojadę. Zobaczmy opony. Może na 40 to mają, na 50 czy nie. Jeszcze raz. No tu już jest inaczej. Zobaczcie za to, ale. Punkty mi są potrzebne. Ale tyłem już zarzuca, no to trzeba już teraz trzeba zjechać. Ktoś zjeżdża. Stoffel's in the pits. Go now. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over to the track. Czerwone teraz. Super miękkie. No, zapieprzamy. Fuel is looking really good. You're managing it well. Ale manewr zrobię. Źle się zakręt obliczyłem. Magnussen i Eriksson na drugim, trzecim miejscu. No jakoś ciekawe, czy oni opona startowali. Widzę, że mają też te... Super miękkie założone. No to trzeba było wziąć i zacząć oszczędzać te opony, ale... Jak to robić, jak inni cię gonią? Hamilton już trzeci. No i Eriksona wziął. Sposób osiągnięcia.
No Magnussen zrób go wziął Hamiltona. Jakoś tam musi być walka, którą nie widzimy. O, Vettel teraz zaczyna. Co tam się dzieje? Dobra, będę sprawdzić wypony, jak tam wyglądają. Ja muszę już do końca na nich dojechać. The gap to the car behind is 15.5 seconds. Dobrze. A tam Vettel się ściga z Hamiltonem. Cały czas na tej tablicy tam migają te kolorki. Patrzmy te opony. A, spokojnie. Zobaczmy tak kamerę. Spoko. Ja jedę dalej na te standardowe miesiące, nic nie zwiększam. I mamy paliwa na jedno okrążenie więcej w zapasie. Trochę nudny wyścig, nie? Nic się nie dzieje. Alonso dzisiaj nie jest dzisiaj no niemożliwy. Żaden nie umie mu zagrozić. Ani na chwilę. Chyba jest jego dzień.
Vettel drugi. Gap to teammate behind is 32.8 seconds. Some information on Hamilton. They have some kind of mechanical problem. Ooh, Hamilton problem. How would you pack out? Ja chciałem powiedzieć, nie będę grał w karierę, no tego już nagrywać nie będę, bo tego jest dużo. Drugi materiał, wszystkie treningi zaliczyć, robić przynajmniej jeden, kwalifikacje. No tam będę zwiększał poziom już komputera, plus chcę spróbować jak z kamerą ze środka trochę pojeździć. Nieco utrudnienie dla mnie. We've only got two laps of fuel left. The gap behind us is 22.9 seconds. No się to nieco trudniej jeździ. Kurde. Jeszcze jedno okrążenie ostatnie. Bo nawet czas tam na fioletowo mi pokazuje. Nie, ale jeszcze gotów na to nie jestem. A inne wyścigi gram ze środka, ale formuła to formuła. Vettel i Raikkonen. Stało z tym Hamiltonem. Pięknie. Gratulacje, Alonso. Ja, nowy pretendent. Cieszymy się, cały team McLarena. O, pięknie. So,
How exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day, the overtaking, looking after the tyres. But at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else. And that's exactly what they had today. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. Puchar, tak, należało ci się w tym wyścigu. Dobra robota całej drużyny. Wspólna fotka. I tyle w tym odcinku. 25 punktów zabieram. I teraz tak. Aha, ranking. Kurde. I tylko jedno miejsce się poprawiło. Na szóste. No ale tak właśnie wyglądało w moich poprzednich wyścigach. Ta moja strata. Szkoda. Ale tu byłem pewny, że te piąte miejsce będzie. Valtteri Bottas 104 punkty. Sporo to. Dobra, teraz będzie walka z Verstappenem o punkty. Z Bottasem. A na razie niedostępne. No, nie wiadomo, czy mi się poprzednie, znaczy poprzednie, następne wyścigi udają być nawet w pierwszej trójce, tak powiem. Dobra. Zobaczmy, co to będzie następny wyścig, ale to już... O, Wielka Brytania, to już w następnym odcinku. It's time once again then for qualifying here at Silverstone. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego odcinka.